To ja bez. Witam Was dzisiaj w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie pirotechnikę kategorii T1. Jest to w sumie pierwszy test pirotechniki scenicznej na moim kanale. Są to fontanny XT1040. Oczywiście posiadają one certyfikat CE. 30 sekund, 3 metry. Teoretycznie według instrukcji do użytku jak i wewnętrznego, jak i na zewnątrz. Oczywiście jest to produkt Triplexa, a w środku wygląda to w taki oto sposób. Oczywiście w takim zestawie są 4 sztuki, natomiast w większości sklepów da się kupić to po prostu na sztuki. Taka jedna sztuka kosztuje w granicach 25 zł. Odpalamy to oczywiście nie na ląd, tylko na przykład systemikiem. Takie fontanny ogólnie sporo pirotechniki scenicznej, jak i systemy do odpalania tego typu produktów znajdziecie na przykład na odpalaj.pl, gdzie macie mój kod rabatowy ABS15 na 15% zniżki. Dobra, bez zbędnego przedłużania weźmy sobie jedną fontannę. Ja sobie już tu dwie fontanienki przygotowałem, bo no jednak nie chciało mi się tego rozwijać tutaj przy Was. Ja to będę odpalał bez systemu, także żeby pokazać, że się da, no i po prostu, bo sam systemu nie mam, także też dlatego. Tylko szkoda, że mam jedną rękę, będzie na pewno trudniej. Mam nadzieję, że to mi sprawnie pójdzie. Bez zbędnego przedłużania, choć chyba muszę jednak zrobić małe cięcia. Niecałe 30 sekund, niecałe 30 sekund. Samego procesu nie mieliście nagranego odpalania, natomiast no, sam sposób odpalania jest prosty, natomiast no, ja niestety miałem i dalej mam jedną rękę dostępną. Prosty sposób, bateryjka i z dwóch stron przykładacie końcóweczki do plusa, minusa i tak naprawdę wasza fontanna już działa. Tylko tyle i aż tyle. Weźmy sobie drugą fontanienkę. Ja zawczasu zrobię małe cięcia, żebym wszystko tu ogarnął. Mogłem wziąć statyw, niestety nie przemyślałem tego. Natomiast odpalimy sobie za chwilę drugą. Sama fontanna fajna, faktycznie do użytku wewnątrz może się nadawać. Naprawdę nie czuję nic, tak jak na całym opakowaniu jest napisane, no faktycznie jest bezzapachowa. Nie ma tu też dymu, więc nie zadymicie sobie sali, czy to weselnej, czy tam na jakiejś imprezy po prostu. Wiem, że sporo na przykład DJ-ów korzysta z tego typu produktów, więc to na pewno jest fajna rzecz, żeby po prostu nie odurzyć waszych gości lub osób, które się bawią u was na imprezie. Natomiast jako fontanna po prostu, no, widziałem ładniejsze, natomiast no, te fontanny nie mają takiego typowego zastosowania, to nie są fontanny, którymi celebruje się Sylwestra na przykład, tylko jednak mają troszkę inne zastosowanie. Robię cięcie, przygotowuję wszystko do odpalenia i ruszamy znowu. Jesteśmy. Pamiętajcie, że ten produkt po coś, ten kabelek ma dłuższy jednak. I pamiętajcie, że jednak no system jest dużo, dużo bezpieczniejszym i no zalecanym sposobem odpalenia tego typu rzeczy. Jednak no jak się przekonacie za chwilę, tak naprawdę to odpala od razu od naszej bateryjki, więc też nie chcemy, wiecie, się nachylać i tak dalej. To myślę, że jest to w miarę logiczne i sensowne. Jedną stronę
i drugą. Również było około 30 sekund. Wysokość tego słupa iskier również się zgadza. Na plus, wszystko co jest napisane na etykiecie jest jak powinno być. Czyli czas działania, wysokość tego słupa iskier. Dodatkowo faktycznie nie czuję żadnego zapachu, a po większości zwykłych fontań, wulkanów, no niestety czuć to od razu. Więc tutaj naprawdę duży, duży plus. Dymu trochę jest, ale mimo wszystko to są sporadyczne ilości i tak naprawdę go nigdzie tutaj już nie widać. Także ta sporadyczna ilość przy spalaniu no się rozmywa wnet, więc myślę, że to też nie jest problem. Ogólnie ciekawy produkt. Wiadomo, że dla takiego normalnego użytkownika jak ja, czy większość moich widzów, nie jest to nic spektakularnego na pewno. To po prostu fajne, dynamiczne fontanny, które mają swoje konkretne zastosowanie i do tego zastosowania spełniają się jak najbardziej bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o takie zwykłe odpalanie, no to wiadomo, że raczej nikt z nas by tego nie zakupił. Także co, dajcie mi znać w komentarzu, jak Wam się podobały tego typu sceniczne fontanianki. No i co, trzymajcie się, cześć, zapraszam Was na konkurs, zapraszam Was do wszystkich linków w opisie.